Cześć, cześć, cześć! Witam wszystkich bardzo gorąco. Ja nazywam się Bonkol, a to jest nowa gra, pewnie pamiętacie na moim kanale. To był swego rodzaju hit, bo już ponad milion wyświetleń mają te odcinki z gry Job Simulator, w której to byliśmy pracownikiem sklepu albo stacji benzynowej, nie, mechanikiem, pracownikiem biurowym albo pracownikiem sklepu. To jest gra, która się nazywa Shooty Fruity. I jest to połączenie strzelanki na VR właśnie z takim nowym symulatorem pracownika. Będziemy pracować na kasie. No i mieliśmy już tutaj jakieś, jak widzicie, podstawy, co należy robić. Zbiłem jeden talerz, nieważne, posprzątam. No i teraz taka sprawa, słuchajcie. Musimy zacząć naszą pracę w markecie. W ten sposób się tutaj przenosimy i będziemy robić to pierwszy raz, czyli ja tego nie testowałem jeszcze poza live'em. Pierwsza robota. Aha, a gdzie z tą robotą idziemy? Słuchajcie, bo mi to spadło. Bierzemy tą robotę i wsadzamy tutaj, tak? Dobra. Czyli wszystko już wiemy. A, i cała zabawa polega na tym, że my pracując na kasie, w sklepie właśnie spożywczym, w takim markecie, będziemy zarabiać pieniążki, czy też punkty i będziemy później je wydawać w tej oto maszynie na różnego rodzaju nowe bronie. Natomiast jeszcze w tym momencie nie możemy tego robić. Jak widzicie, mamy taką gunę, mamy coś takiego. A czy mogę tą użyć? No właśnie, nie. Możemy użyć i tą, i tą. Dobra. No nie będziemy tego zmieniać. Death, guns. Okej, myślę, że może to tak być, jeżeli chodzi o wysokość. Czy my po prostu lecimy z tym? Aha, i tu są te bronie. Dobra. Dobra. Patrzcie, będziemy testować. Ty, ale jest fajne uczucie. Dobra. Tutaj mamy owoce. Strzelamy na razie. Spokojnie, to jeszcze nie jest gra. Okej. Dobra. Widzimy ten celownik czerwony. O, kurde, rozwaliłem. Rozwaliło się niestety. O, się rozwalił też. No dobra. Możemy tutaj biurko zrobić wyżej. O. A możemy też bronię zrobić niżej albo wyżej, jeżeli jesteśmy zbyt niscy. Pull to start shift. No dobra, moi drodzy, lecimy. To jest nasza pierwsza robota. O, proszę, tu są jakieś takie główne zadania. 3000 soku. No to juice, to jest to właśnie. My chyba sok będziemy dostawać, będziemy strzelać. O, właśnie, to jest moje biuro. Market wielki, patrzcie. Dokładnie. Czyli skanujemy tutaj przedmioty, tak? Czyli sprzedajemy rzeczy, skanujemy nad tym, wrzucamy tutaj, niech się turlają. Potem unlock power upy, the sloty, awesome. I tu są challenge, to sobie gdzieś możemy położyć tutaj te challenge. No i co? I czy my rozpoczynamy naszą zabawę? Touch to start, touch to start. No to lecimy. Okej. Okay. Dobra. Wrzucamy. Dobra. Dobra. Aha! Chyba nie zrozumiałem, czy po dobrej stronie to wrzucam. Ale to chyba nie jest aż takie ważne. Dobra. Ops. Dobra. Skanujemy. Jeszcze nie mogę innej broni wziąć. Dobra. Wezmę sobie bronię. Och, kurde. Chyba, moi drodzy, coś się pojawiło. Skanujemy. Idą pierwsze, słuchajcie, te. Dobra. Tu mam moje bronie. Dobra. Ja w ogóle będę skanował jedną ręką, a drugą strzelać. Jestem praworęczny, więc może po prostu tak zrobimy. O kurde. Dostajemy sok z rozwalania tych zwierzątek. To są nie zwierzątka, to są, moi drodzy, atak świeżaków. Tak, świeżaki atakują. Nie wierzę w to. Nie wiedziałem, że są aż tak agresywne. Bo one chcą chyba tutaj przejść. Dobra. O kurde, rozwalone. Dobra, rozwalone. Skanuj. To jest, wiecie, że jest to ciężkie, dwie rzeczy naraz ogarniać. Dobra, jakiś, moi drodzy, challenge żeśmy odblokowali. Dobra, ja tu skanuję. Kurde. Moba, mamy nowy broń. Dobra, dawaj. Dobra, tam, kurde, to nie mogę tak. Muszę to poskanować. To tu są power upy jakieś. Kurde, nie użyłem go. No i dobra, mamy to. To jeszcze, co jeszcze? Skanujemy. Dawaj. Tak jest, dawaj. Myk. Bokiem strzel... A, to dobra. Kolejne rzeczy. Power up, moi drodzy.
ale to na odległość, kurde, ciężko. Dobra, tą broń też tam skasuję. Dawaj! Ty, uciekasz! Dobra. Tak jest. Wezmę sobie pistolecik, bo chyba jest lepszy. Dokładnie. Mamy to, pierwszy dzień! Pierwszy dzień porobiony! Wygraliśmy, mamy to! Juhu. Dobra, moi drodzy, jakie challenge żeśmy zrobili? To jest pytań. 3000 soku mieliśmy. To nam się wydrukowało. I teraz tak, okej, okay, to tyle, 3 minuty niecałe, nie 2,5. Celność 55%. Zabitych 19 owoców i tak dalej. Odblokowaliśmy coś. Retuntu, o proszę bardzo. No to moi drodzy, zobaczymy, co tam fajnego w naszym wesołym pokoiku, w którym to podobno możemy kupić nowe bronie. Nie no, gra mi się nawet podoba, no za bardzo z tym pracownikiem nie ma nic wspólnego, ale spoko. Możemy, słuchajcie, taką broń ogarnąć. Jak widzicie, tutaj ma statystyki pewne. Dobra, ja się tu przeteleportuję. Aha, 12 tysięcy, a ile ja mam? 5800. Granaty 5000 kosztują. Dobra, na razie nie potrzebuję tego. Także po prostu... A, i tu są jeszcze maszynki. To są, moi drodzy... To są gry, w których możemy... Nie, to są miejsca, w którym możemy po prostu zmienić ustawienia gry albo zobaczyć listę. Dobra, to już jest zrobione. To następne Juicy Time Blowing. Dobra. Czyli tak jak to było, moi drodzy, ja rozpoczynam zabawę. Przechodzimy. Kolejny dzień. Pracownik. Nie wiem, kim jestem. Pracownikiem Biedronki. Może nazwiecie jakoś specjalnie ten market, możecie pisać w komentarzach, czy to jest Biedronka, Żabka, bo w ogóle swoją nazwę najlepiej, jakbyście wymyślili. W każdym razie, całkiem spoko, tutaj jest skaner, tutaj mamy tak, 30, aha, musimy 30 przedmiotów zeskanować, 6000 soku i 3 jabłka, kiedy power up jest aktywny. No dobra, no to ja, moi drodzy, mogę rozpoczynać moją zabawę i lecimy. Zobaczy, a ja w ogóle tutaj powinienem być odwrócony w tym kierunku. Pozdrawiam was. Dobra, skanujemy. Kapiszy. O, weźmiemy sobie to, bo tam już chyba świeżaki atakują. Tak mi się coś wydaje. Dobra, różowe. Nie wiem, co to jest, ale spoko. Dobra, kaktus. Dobra. Wielka inwazja? No nie mówcie nawet, że teraz będą mi atak... O, truskawa! Dobra. Kurde. Atak świeżaków, słuchajcie. Bez wątpienia to jest atak. Atak świeżaków. Tak chyba tytuł zrobię. Taki będzie specjalnie. I będą mi pisać, Boże, clickbaitowy tytuł. Jak to się robi? Tu się power upy robi. O, dobra. Dobra, jest. Zrobiłem challenge. Dobra, co tam się robi? To jest challenge? Dobra. Kurde. Nie! Moi drodzy! O, rozwalają mnie! O kurde. Skanuj, skanuj! Dobra, rozwaliłem. Dawaj. 10 przedmiotów jeszcze. Dobra. Dobra, mamy lepszą broń. Ile mamy pieniążków? Stuwa. Co to jest? To jest power up. Dobra. Full power. To jeszcze? Boah! Patrzcie, jak mogę rozwalić ten sklep. O kurde. No. Truskawa. A, niestety. Trochę rozwaliłem chyba... Ale jazda! Jazda! Nie mogę nic mówić, bo się skupiam! O kurde! No to wam powiem, że niesamowitość, jak tutaj skanujemy. Gdyby pracownicy, słuchajcie, w takich marketach pracowały tak wydajnie jak ja, że mogą się skupić na paru rzeczach na raz, to by było coś niesamowitego. Żadnych kolejek nigdy by nie było. Power up.
prawda? Zamykamy za chwilę sklep. Ostatnie zakupy. O kurde. Na koniec. Truskawy. Truskawy uciekają. Ale to zrobiłem. Zobaczymy, ile punktów dostaliśmy. Dobra, dostaliśmy juice balance 15 tysięcy. Chyba nie wykonaliśmy wszystkich eleganckich. Dobra, teraz wracamy. Zobaczymy, ile pieniążków, czy tych punktów soków. No i będziemy mogli za chwileczkę tutaj lecieć z tym koksem. Będziemy mogli zaraz kupić nową broń. No i będzie spoko. Mam nadzieję, że Wam się tak raz podoba. To by było bardzo miło, bo mi się podoba. Więc najlepiej właśnie nagrywać gry, które się podobają i youtuberowi, i widzą, prawda? Dobra, i teraz to 914. 914. Kupujemy. Dobra. I tutaj powinienem dostać gdzieś... Dobra, więc kupiłem nową broń. Teraz byśmy musieli zrobić to. Okej. I ona powinna tutaj być nowa. Czekajcie, nie widzę tej nowej, wiecie? Nie widzę tej nowej. Ej, halo! Gdzieś ty mi dał tą broń? Gościu! Kurde! Tu? Może tutaj muszę przejść? Tutaj dostałem jakiś list pochwalny, no na pewno mnie interesuje. A, tutaj mamy rzeczy, jakie są odblokowane. Ty, powiem wam, że ogłupiałem trochę, nie? Bo mam sprawdzić nową broń, a nie wiem gdzie. Dobra. No patrzcie, tylko to mam tu. Jak jestem ślepy. Co za głupek ten Dawid, co za głupek. Co za głupek. Dobra, i lecimy, zobaczymy tą nową broń. Jak ją odblokujemy. Mamy teraz zeskanować 40 rzeczy, zdobyć 1000 soku. Aha, w 6 sekund, survive, dobra, dobra. No i jesteśmy, i praca, praca, wiadomo. O, nocna zmiana, patrzcie. Nocna zmiana. Ja już tutaj robię start. No, to tam nieważne. Lecimy. Super Mega Mart. Dobra, będziemy tak robić. Nic się nie przejmujcie. Ja tutaj, moi drodzy, będę skanował wszystko. Szkoda, że tu nie ma jeszcze takiego rozgraniczenia, że ja muszę na przykład wrzucić konkretne miejsce. Co się stało? Pomidor! Nie no, szalony pomidor. Dobra. Okej. Kurde. Dobra, to była malinka chyba, a nie truskawka, tak mi się wydaje. Dobra. Pamiętajcie, każdy pracownik... Bądźcie mili dla pracowników, bo każdy pracownik może mieć nagle coś pod ladą. I niekoniecznie to będą jednorazóweczki. Dokładnie. Power up. Teraz lecimy. Pokażcie mi się. O! Jeszcze ktoś? Dobra, scanning. Multishotting dostaliśmy. O, jakieś rzeczy kupujecie tutaj. Co to jest? Ciekawe. One bite to the dust. O, jaki robot fajny. O, jabłko. Jabłko tutaj chciało podejść. Dobra, odblokowaliśmy już drugą broń. Zobaczymy teraz. Full power. O kurde, rozwalę. Oj, przepraszam. O, mam nową broń. Jak ona działa? Pokażcie. O kurde. Ona ma bardzo słaby ten... skupienie, wiecie? Ma duży rozrzut. Patrzcie to. O nie! Broń! Rozwalił mi! O fuck, ty brutalu! Ach, atak! Ale zaatakował mnie. Kurde, nic nie widzę, muszę to przemyć. Czym to przemyć? Gdzie jest tu jakaś... Aha, bo ja zapomniałem, jestem pracownikiem marketu, to ja muszę tutaj wszystko samemu robić. Sprzedawać. Dawać. Tak jest.
Jazda! Serek ktoś kupił. No i mocarza tutaj damy. Dobra. Przepraszam, rozwaliłem trochę. A bo te pomidory są takie zabójcze, dajcie spokój. Bum! Dobra praca. Ła, zepsułem. Dobrze. U, masło, szybko, mleko, jajka. Ktoś czekał na to niestety. Musiał pójść kosztę. Wow! Jazda! Rozwalanka! Tak jest! O kurde! Zamykamy. Jeszcze jakieś rzeczy? Tak jest! A, nie zdążyłem wszystkiego zeskanować. Balony! Te balony w ogóle tak realistycznie wyglądają. Chciałem je przytulić. No i dostaliśmy dużo punktów, moi drodzy. Co prawda nie wykonaliśmy wszystkich challenge'y, ale mi się wydaje, że było całkiem przyjemnie. I to, moi drodzy, będzie na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek z gry Shooty Fruity. Jest to gra na Steamie, jeżeli ktoś ma VR-kę, to może sobie oczywiście kupić. Ile kosztuje taka gra? Oj, zapomniałem, ale chyba z jakieś 7 dych. Gry na VR mają to do siebie, że niestety jest ich mało, w porównaniu oczywiście do takich normalnych gier na kompa. No jeżeli wychodzą, to też oczywiście te ceny są takie różnorodne, nie? Czyli czasami gra kosztuje 10 zł, czasami 120 i się możemy zastanawiać, dlaczego tyle kosztuje. Natomiast nie wiem, co uważacie o tej grze, mi się ona spodobała. Czekam na wasze komentarze oczywiście, czy nagrywamy dalej, czy wam się także podoba. Może jakieś propozycje? Tymczasem ja się z wami żegnam. Bardzo mi miło, to była gra Shooty Fruity. Zapomnijcie, moi drodzy, o... Nie zapomnijcie oczywiście o zasubskrybowaniu. Pamiętajcie, że mam także drugi kanał, link w opisie, Bonkol Live, gdzie oczywiście jak streamuję na moim Twitchu codziennie, to potem wrzucam to jako archiwum i tam macie dużo odcinków, także tam też macie odcinki z VR-ka. Co prawda może nie z tej gry, ale jednak są także inne gry, które na głównym kanale się nie pojawiają. Dajcie lajka, skomentujcie i link oczywiście do G2A, gdzie możecie kupować taniej gry. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!